bardzo serdecznie w 18. magazynie Akademii Młodzieżowej. Tematem głównym będzie proboszczowie o Akademii Młodzieżowej. Zobaczycie też newsa ze szkolenia liderów, które odbyło się w Motyczu. A także Słowo Boże wygłoszone przez księdza Emila z Końskowoli. Następnie zobaczycie naszą nową tradycję, czyli Dzień z Akademią Młodzieżową. Przyczynienie nowych studentów odbyło się w Łęcznej. Zobaczycie też scenę teatralną i konkurs, które będą związane z Powstaniem Listopadowym. Na koniec nie zabraknie oczywiście prezentacji ośrodka, który przygotował Świdnik. Zapraszamy do oglądania. Każdy z ośrodków działa przy miejscowej parafii. W tym materiale chcielibyśmy zapytać naszych proboszczów, co sądzą i co myślą o Akademii. Co ksiądz sądzi o Akademii Młodzieżowej? Akademię Młodzieżową znam już od dłuższego czasu. I właściwie rozpoczęła się od czasu, kiedy tutaj było ognisko, właściwie ognisko, bardziej świetlica. Ale na początku nazywało się to ognisko. Potem akurat jedna z sióstr wpadła na pomysł, żeby wprowadzić program, który zaistniał w Lublinie, właśnie program Akademii Młodzieżowej. Po raz pierwszy z Akademią Młodzieżową spotkałem się dopiero w Końskowoli, więc tutaj, kiedy zostałem proboszczem, to jest mój pierwszy kontakt. Sądzę, że Akademia Młodzieżowa jest bardzo dobrym takim rozwiązaniem dla ludzi poszukujących wiary, chcący się zaangażować w działalność Kościoła, ale nie tylko w działalność Kościoła, chcących się rozwijać zarówno duchowo, jak i intelektualnie, a także społecznie. Sądzę, że jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla młodych ludzi. Przede wszystkim muszę powiedzieć, że tak jak wy rozwijacie się tutaj w ramach waszej wspólnoty Akademia Młodzieżowa, to rozwijacie nie tylko swoją wiarę, ale rozwijacie i poszukujecie swojego miejsca w tym świecie, w Kościele. Pogłębiacie więź przede wszystkim z parafią, ale buduje was przede wszystkim właśnie ta wiara, którą rozwijacie w ramach wspólnoty. Tutaj pogłębiacie swoją więź i odpowiedzialność za ojczyznę, bo są te wartości patriotyczne tutaj lansowane, przybliżane, uczycie się tych wartości. I wreszcie najważniejsza sprawa, Bóg, honor i ojczyzna. I uważam, że w myśl po prostu tego założenia i tego działania i formowania na tych trzech płaszczyznach, to wchodzicie w to życie dorosłe jako pełnowartościowi katolicy, świeccy, którzy znacie swoje miejsce i swoje znaczenie, ale też i powołanie w tym życiu, dlatego że dzisiejszy świat potrzebuje przede wszystkim świadków, autentycznych świadków, ale również ludzi, którzy charakteryzują się właśnie tym dynamizmem, a jednocześnie świadomością swojego miejsca i zadania i roli w tym społeczeństwie, w którym żyjemy, co nie, w naszej ojczyźnie, w Polsce. Jak mogliście usłyszeć, proboszczowie bardzo cenią sobie Akademię Młodzieżową, nie tylko za ich pomoc w parafii, lecz za działanie ku chwale Boga oraz kierowanie się w życiu ideałami Bóg, honor, ojczyzna. Dziękujemy za obejrzenie materiału. Serdecznie zapraszam na Słowo Boże wygłoszone przez księdza Emila z Końskowoli. Uroczystość Wszystkich Świętych. Wydarzenie, które przypomina o tym, że wszyscy dążymy do świętości i na wzór Jezusa Chrystusa, Słowa odwiecznego, Słowa wcielonego, wszyscy upodabniamy się do Boga Ojca, do Boga, który jest miłością. Ale 1 listopada to także zaduma nad sensem ludzkiego życia, nad przemijaniem, nad tajemnicą śmierci, która wpisana jest w nasze życie tutaj na ziemi. Warto tutaj zaznaczyć, że przed uroczystością Wszystkich Świętych sataniści też obchodzą swoje święto.
Jest to Halloween, wydarzenie, które zwraca uwagę na kult demona. Święty Augustyn po swoim nawróceniu przypomniał: niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu. Niech ta nasza wędrówka do domu Ojca tutaj na ziemi będzie też takim wejściem w odkrywanie prawdy o sobie, odkrywanie prawdy o drugim człowieku i poznawania Bożej miłości. Oczywiście nie może zabraknąć prezentacji ośrodka. W tym miesiącu akurat wypadło na Świdnik. Zapraszam do oglądania. Jesteśmy najmłodszym ośrodkiem Akademii Młodzieżowej. Zapraszamy na prezentację naszego ośrodka. Witamy w Świdniku! Nasza grupa liczy obecnie 8 osób. Naszym pierwszym wspólnym dziełem był reportaż pod tytułem Świdnik, kochamy to miasto. Tym sposobem udało nam się zawiązać grupę. Działamy jak inne firmy medialne. Zbieramy materiały do magazynów Akademii Młodzieżowej i magazynów parafialnego. Przygotowujemy również reportaż o lotnisku w Świdniku. Poznaliśmy już innych studentów Akademii podczas święta patronalnego w Motyczu. Mam na imię Adam, jestem liderem Akademii w Świdniku. Cześć, jestem Karolina. Lubię grać na pianinie i śpiewać. Cześć, jestem Wiktoria i lubię jeździć konno. Cześć, jestem Michał, lubię pływać. Jestem Bartek, jeżdżę na rolkach. Jestem Kuba, interesuję się historią. Cześć, jestem Jonasz i lubię słuchać muzyki. Teraz czas na wydarzenia Akademii Młodzieżowej, czyli newsy. Gwiazdy by ciemniej było, smutek by stale dreptał, o czym po prostu by kochać. 6 listopada, podczas Dni z Akademią Młodzieżową w Końskowoli, grupa teatralna wystawiła zaduszki literackie. Celem tego przedsięwzięcia było wspomnienie naszych zmarłych, rodzimych poetów. Przywoływaliśmy teksty m.in. Zuzanny Spasówki, Franciszka Dionizego Kniaźnina. Dnia 7 października w Lublinie odbyła się premiera reportaży. Przedstawiliśmy parafianom reportaże nagrane na letniej szkole Akademii Młodzieżowej. Wszystko rozpoczęło się mszą świętą, a zakończyło poczęstunkiem. W tych filmach najbardziej mi się podobało to, że zostały nakręcone przez nas, przez młodzież i ogólnie taka samodzielność i to, co wtedy się nauczyliśmy kręcąc te reportaże. Zapraszam teraz na scenę teatralną i konkurs o powstaniu listopadowym. Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą. Łańcuch twych kajdan stał się tym łańcuchem, na którym z lochu, co był twą stolicą lat 100, swym własnym dźwignęłaś się duchem. Nie przyszły ciebie poprzeć karabiny.
nie wiodły za cię bój komety w niebie. Ni z Jakubowej stąpiły drabiny w pomoc anioły. Powstałaś przez siebie. Dzisiaj wychodzisz po wieku z podziemia. Z ludów jedyny ty lud czystych dłoni, co swych zaborców zdumieniem oniemia, iż tym zwycięża jeno, że się broni. Ducha wspomnieniem ich ci nie rozsierdzę. Żyłaś miłością, nie zaś zemsty żołdem. Choć serce twardsze masz niż Flandrii twierdze, co ci przyznano nowym pruskim hołdem. Ty, broniąc siebie wbrew wszelkiej nadziei, broniłaś jeno od czarnej rozpaczy, wiary, że wolność, prawo, moc idei nie jest czym wiarem ust, ale coś znaczy. Duchową bronią walczyłaś i zbroją, o którą pękał każdy cios obuchem. Więc dziś myśl każdą podłóż ziemią swoją i każdą ziemi swej pięć nakryj duchem. Żadne cię miana nad to nie zaszczycą, co być nie mogło przez wiek twą ozdobą. Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą, lecz czymś największym, czym być można. Sobą. Pot nas zdradził, skrzynka przyskrzyniła, mróg oko wydziobał, ryba zatopiła. Waszym zadaniem jest odgadnąć, o kogo chodzi. Odpowiedzią jest, to są czterej dyktatorzy z powstania listopadowego. Dziękujemy za obejrzenie materiałów przygotowanych przez nasze firmy medialne. Zapraszamy również do oglądania kolejnych magazynów.